do trudnego tematu teraz cię zachęcam, bo tu się pokłócimy najprawdopodobniej, ale wywiad Carlsona z Putinem, czyli rosyjskiego, tak jak mówimy, rosyjskiego trolla z dyktatorem rosyjskim i kłamcą. Jak oceniasz? To najpierw sprawdźmy, czy tylko przerywa Skowroński u mnie w uszach, czy ja przerywam też w Radiu Wnet. Trochę przerywasz w Radiu Wnet, ale na razie jest to pod kontrolą. Taki był początek, taki lekki... Mogę zmienić internet, to tam możesz nawijać przez chwilę, ja się przepnę na inny internet i będzie dobrze. Ale na razie huczy po prostu, na razie jest dobrze. Powiem tak, tak, jak będzie źle, albo nie, nie, jak będzie źle. Wylogował się, no tak, Sejrowski oczywiście nie wróciło, nie wróciło i nie pierdzi. Kuku, zobaczymy. No to co, bierzesz, obejrzałeś? Tak, obejrzałem, wczoraj obejrzałem ponad 2 godziny, bardzo uważnie od deski do deski, czego, jak sądzę, nie zrobili polscy dziennikarze, bo przeczytałem też kilka krótkich bardzo omówień tematu. No i niecelnych, bo jak ktoś chce coś skrytykować, to się powinien porządnie przygotować do tego. Ja się przygotowałem, chcę skrytykować Putina, to przesłuchałem cały materiał, zrobiłem notatki, mogę pokazać na takich karteluszkach, notowałem, a mogę pokazać, bo mam tu kamerę, ale ty nie widzisz. Testuję nagrywanie Cejrowskiego, żeby obrazek też był do tego, co mówimy w radiu i stąd mam dzisiaj kamerę. Możemy to zrobić. No i zapisałem sobie fiszek całą masę. Polscy dziennikarze, pierwsze doniesienie, jakie zauważyłem, to, że Tucker Carlson jest prorosyjski. No ja go oglądam od 10 lat, jak na Foxie był. Bardzo porządnie zawsze przygotowany, najlepiej przygotowany ze wszystkich. Inni trochę gwiazdorzą, a Tucker Carlson był bardzo mocno przygotowany i samodzielnie. Otóż to jedyny prezenter na Foxie, który sam pisał swoje otwierające exposé. W Ameryce konstrukcja takiego programu opinii, jaką prowadzi Tucker Carlson. W Polsce próbował imitować Rachoń w telewizji. To zawsze ten prowadzący amerykański wygłasza jakieś krótkie swoje zagajenie, no ono może trwać 5 minut, takie krótkie, a potem dopiero ma gości w studiu. Czyli najpierw coś od siebie mówi. No i Tucker jako jedyny pisał sobie sam te wstępy. Normalnie jest redakcja i taki wstęp dla O'Reilly'ego, czy Hannity'ego, czy tych innych wielkich gwiazd Foxa, to zawsze kto inny pisał. W CNN-ie to samo. W CNN-u możesz pamiętać, taki starszy pan w szelkach był. Jak on się nazywał? Larry King. Tak, no to on też miał staferów, miał ekipę, która mu pisała te wstępniaki. On im coś tam powiedział, było spotkanie redakcyjne było, ale no nie pisał sam, bo by nie dał rady, a Tucker dawał radę. No i teraz oglądam tego Tuckera od wielu, wielu lat. No prorosyjski to on nie jest. I mógł se dziennikarz Polsatu, który to napisał, mógł se cokolwiek zobaczyć w sieci i nawet już nie sięgajmy do sprzed 15 lat, do wypowiedzi, bo rzeczywiście facet mógł zmienić poglądy. Tylko mogliby obejrzeć tuż przed wybuchem wojny o Ukrainę i trochę po, aż do dzisiaj. Tak na chybił trafił, różne wypowiedzi Tuckera Carlsona. No to widać z daleka, że facet nie jest prorosyjski, tylko jest proamerykański. No to taki pierwszy błąd, który znalazłem. I drugi to był jakiś cytat bardzo niedobry z Putina, taki podkręcony przez Polaków, przez polskie redakcje, że Polacy są odpowiedzialni za II wojnę światową. O, mam ten Polsat. Putin w wywiadzie dla prorosyjskiego dziennikarza amerykańskiego. No nie prorosyjski. Czyli to jest nieuczciwe. Bo można było powiedzieć, że w tej rozmowie był miły albo tam co innego mu zarzucić. No ale to fakty się nie zgadzają. Rosja broni swojej niepodległości, ale na nikogo nie napada. Mówił o odpowiedzialności, że Putin mówił o odpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej. On mówił, że nie, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Przejrzałem to raz, robiąc notatki i zatrzymując taśmę. Może przegapiłem. To uczciwie po dziennikarsku informuję. Ale wiele razy u Putina mnie wkurzało to, że on mówił o współpracy Polski z Hitlerem.
Mówi, że Polska miała na przykład traktat podpisany z Hitlerem. Nie zająknął się ani słowem o tym, że wcześniej Brytyjczycy i Chamberlain wymachiwali traktatami z Hitlerem. I traktaty pokojowe z Reichem mieli wszyscy, w tym Rosja. Pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem pokojowym o tym, że sami siebie nie zwalczamy, a jakby doszło do wojny, to podzielimy sobie Polskę przez pół. Więc o tym Putin wrednie nie wspomniał, natomiast taka fraza, że Polska współpracowała z Hitlerem, pojawiła się kilka razy i przykład podawał taki, że rozbiór Czechosłowacji nastąpił z udziałem Polaków, bo myśmy tam pojechali poza Olzie, czy o coś mu tam chodziło. Nie objaśnił dokładnie Putin, o co mu chodziło, ale używał takich, wysyłał takie sygnały w świat, że Polska odpowiada za wybuch II wojny światowej, bo co? Bo jakby się dogadała z Hitlerem na korytarz, to by nie było II wojny światowej. No nie, zacząłby gdzie indziej. Czyli Putin naginał historię. Ale nigdy nie powiedział tego, co Polsat podał. No to chłopaki, no tak się nie prowadzi roboty dziennikarskiej. Tam było tyle cytatów wrednych w Putinie, które można było wyświetlić, że nie trzeba było kłamać. Są dwie wersje wywiadu z Putinem. Jedna jest oryginalna, czyli pytania są po angielsku, odpowiedzi są Putina po rosyjsku, a druga angielska. To oglądałeś tą angielską wersję, czyli Putin odpowiadał przez tłumacza, który go tłumaczył. Tak, ale ja jednocześnie słyszałem Putina. A rozumiem oba języki, i polski, i angielski, i rosyjski ze szkoły. Rosyjski obecnie trochę gorzej, ale sam się sobie zdziwiłem, że aż tak dobrze ciągle jeszcze. Że różne takie słówka, których on używał, na przykład kolokwialne, to od razu łapałem, o co chodzi. To byłem z siebie byłem zadowolony, że rozumiem, co on miał na myśli, mimo że to nie było takie podręcznikowe zdanie, którego mógłbym się był dawno temu nauczyć w szkole. Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Czy personel uważa, że ludzie są głupi? No jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale, bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem. Taka prorosyjskość. No i te wersje są identyczne. Dwie wersje są różne, uważasz? Prorosyjskość to nie jest coś, co trzeba deklarować w słowach. Można tą prorosyjskość jest też w tańcu, który się odbywa wokół wojny na Ukrainie, to po pierwsze. A po drugie, zacznijmy od pierwszego pytania. Wywiad z Putinem. Decyzja dziennikarza albo decyzja Putina. Nie wiem, czyja to była decyzja obu panów, że się spotkają, że jeden będzie dziennikarzem, a drugi będzie historykiem i politykiem jednocześnie, czyli prezydentem Rosji. Czy sama decyzja, żeby pojechać do Putina... Obaj, że będą sobą, zdecydowali chyba. Putin był sobą tutaj. Putin może był sobą, a jeżeli Carlson był sobą, no to nie jest najwyższego lotu dziennikarzem, takim, jakiego go chwalisz, bo dał Putinowi 21 minut na wykład historii, o której kompletnie Carlson nie miał pojęcia, a do tego wszystkiego było widać, jak on się boi zadać jakiekolwiek pytanie Putinowi, jak się boi przerwać mu tok wywodu, w którym Putin opowiadał historię szlachetnej Rosji od 986. Od chrztu Rosji, jak to było. Jeszcze przed trochę, tam zaczął od Wikingów, którzy przyjechali i rzeczywiście założyli Kijów. Tak, i Amerykanin słuchał po prostu jak najpiękniejszej historii po prostu. Odkrywał mu Putin cały świat historii tego regionu. No nieprawda opowiadasz teraz. No prawda. Otóż Tucker Carlson ma pewne miny i te miny się zna, jak się go oglądało wiele lat i cały czas miał zmarszczone brwi i takie wąskie oczy, co ten Putin gada. Czemu on nie odpowiada na moje pytanie?
były pewne też założenia w tej grze. Stroną silniejszą jest Putin, bo cię może wpuścić na Kreml z mikrofonem i kamerą, albo może cię nie wpuścić. I Takera ostatecznie wpuścił, ale postawili warunki takie, które ja pamiętam, że ja kiedyś postawiłem, jak szedłem do wrogiej stacji, wrogiej wobec mnie w czasie WC Kwadransa. Powiedziałem, dobrze, przyjdę do was, ale puszczamy tę taśmę bez cięć. Żadnego montażu. Tylko ma iść tak, jak się nagra. I po nagraniu możemy zdecydować, że obie strony, każda ze stron może zdecydować, jednak tego nie puszczamy, albo obie się muszą zdecydować, że puszczamy. Jak jeden powie weto, to taśma idzie do kosza, zostanie zmielona. Tak się z nimi umówiłem, bo im nie dowierzałem. No i teraz Putin, który ma złą prasę na Zachodzie, postawił warunki, że ma być niemontowany ten wywiad. I on dlatego trwa ponad 2 godziny. Nie można nic przyciąć, a można by mieć chęć taką. No, że takie były warunki brzegowe wejścia w ten interes. No, można było nie wchodzić. I jeszcze w dodatku nie miał ograniczonej długości ten wywiad, co słychać na końcu, kiedy Tucker już w zasadzie skończył, potem jeszcze o coś dopytał i potem jeszcze raz dopytał o coś. Taki ogonek z 4 kolejnych pytań i dopytań zbudował. I potem Putin go pyta, czy już pan wyczerpał wszystkie tematy i możemy skończyć, no bo już na zegarku 2 godziny i 7 minut, czy jeszcze coś? No i wiemy, bo Tucker to podał i tam co Ruscy podają, to ja się nie przywiązuję do tego, bo mogą kłamać, ale Tucker podawał, że czas wywiadu nie był ograniczony i że taśma od deski do deski miała pójść. No to poszła. Ale... Wkleili tylko kilka zdjęć, ale dźwięk nie ginął, kiedy te zdjęcia wklejali i to się musiał Kreml chyba na to zgodzić. To były zdjęcia takie, kiedy Putin opowiada o tym, że był prezydentem za czasów Clintona, a potem a był było, prezydentem Rosji było, za czasów Busha i za następnego to tam naklejono obraz. Czy było pytanie na temat ludobójstwa w Czeczenii w 2001 roku? Czy było pytanie na temat tego, co się zdarzyło w Gruzji, na temat zaatakowania Gruzji? Nie. Czy było pytanie... To no, na co nie oglądałeś? Że mnie pytasz, nie, czy było? Nie, ciebie pytam, żebyś ty odpowiedział na to pytanie i uświadomił sobie, czego nie było w tym pytaniu, nie było w tym wywiadzie i dlaczego ten wywiad był i może być nazwany wywiad po prostu instruktażowy, wywiad prezydenta Putina przy nieobecności dziennikarza. Nie, bo to są kluczowe pytania. To jeszcze raz, a czy było pytanie to jeszcze raz przesłuchaj. O ludobójstwo Uwaga, w Buczy? Ale daj odpowiedzieć. Adam. Było jedno pytanie spoza rozdzielnika o tego dziennikarza amerykańskiego młodego, którego za szpiegostwo Putin trzyma. Tucker Carlson go docisnął. Putin w końcu powiedział, że tam już ja bym go też chciał odesłać do Ameryki, ale muszę go za kogoś wymienić. Za jakiegoś naszego szpiega. Na co Carlson mu mówi, ale to nie jest szpieg, więc wymienia niezwykłego chłopaka, który się w coś wpakował, bo zbierał jakieś dane, podsunęliście mu tajne dane i w związku z tym z aktu o szpiegostwie został zapuszkowany i siedzi. No to jest nierównoważny handel, jak szpiega porządnego chcesz za jakiegoś takiego chłystka wymieniać człowieku. Na co Putin nie ustąpił ani o centymetr, tylko będę na służby, niech się dogadują. Ja już bym go dawno odesłał, ale chcę go za coś wymienić. No handlarz. No dobrze. Ale... Czemu nie było tych innych pytań? Bo to była rozmowa wyłącznie o Ukrainie, nagrywana przez amerykańskiego dziennikarza dla Amerykanów w sytuacji, w której w Ameryce w tej chwili, i Tusk ci może to potwierdzić, toczy się wojna o to, czy nadal finansować wojnę na Ukrainie, czy się z niej kompletnie wycofać. No i właśnie, to teraz jest gorący temat, kolosalnie gorący w Ameryce i republikanie w swojej ogromnej większości są za tym, żeby się zająć zabezpieczeniem granicy południowej amerykańskiej, bo dla ludzi, którzy im płacą pieniądze w podatkach, to jest temat najważniejszy, a nie jakaś Ukraina. No, ty masz inne spojrzenie, ja mogę mieć inne spojrzenie, paru Amerykanów, którzy patrzą na cały świat globalnie, może mieć inne spojrzenie, ale Amerykanów kręci teraz super Bowl, wczoraj ich kręcił, oraz granica południowa. Poczekaj, a było pytanie o ludobójstwo w Buczy? Nie. No właśnie, a to nie jest bo to na było Ukrainie? Pytanie... A było pytanie... Jest, ale to nie był wywiad o prawach człowieka, tylko zanim w ogóle się Kreml zgodził na ten wywiad, to Tucker Carlson informował. Chcę poznać jako dziennikarz punkt widzenia wroga na temat tego, dlaczego on się wpakował w wojnę na Ukrainie. Po co mu to wszystko było? Ale dziennikarz jest od podawania faktów. Dlaczego? I co, i się dowiedział?
Dowiedział się, znaczy no ja się, uznał, ja się dowiedziałem, uznał cały szereg jest... twierdzeń, które są nieprawdziwe, uznał za prawdziwe i przeniósł na grunt amerykański, żeby republikanie mieli podkładkę po to, żeby głosować, żeby nie udzielić pomocy Ukrainie i został i pojechał tam po to i dlatego go Putin wpuścił, więc uczestniczy w propagandzie Putina i może dostawać od Putina forsa. Skąd wiesz... Jakie były cele Tuckera Carlsona? Ja tego nie wiem. A przecież ty powiedziałeś, że jest gorąca debata, większość republikanów nie chce pomocy Ukrainie. Więc pojechał tam po to, żeby dać mu argument. Dajmy sobie coś powiedzieć. Nie, a skąd wiesz, że pojechał, żeby dać mu argument? Powiedział, że pojechał jako dziennikarz, żeby usłyszeć, co druga strona mówi, bo z Putinem nikt nie toczy rozmów. Z krwawym mordercą chińskim bez przerwy są wywiady. Z krwawym mordercą w Wenezueli też są wywiady. Amerykańskie gazety jeżdżą. Natomiast na przykład Trump jest niewpuszczany, nawet jak wygłasza jakieś przemówienie po zwycięskich prawyborach, to nie jest wpuszczany na antenę głównych stacji telewizyjnych i Putin też nie jest publikowany. No i Tucker powiedział, toczy się gorąca dyskusja, chcemy usłyszeć, co wróg mówi na ten temat. To nie znaczy, że się zgadzam z tym, co mi wróg w wywiadzie powie. Ale przeniósł całą... Ale chcę zobaczyć, co on mówi. W moim sklepie można płacić gotówką, za pobraniem, przy odbiorze. Popieram gotówkę. Cejlowski.com/sklep A nie obnażyć, to rolą dziennikarza jest nie tylko słuchać i słuchać, co mówi, tylko podawać rozmaite fakty, które są niewygodne dla polityka. Tacy byli przynajmniej przykładowi dziennikarze amerykańscy. A tutaj nie wiem, czy oglądałeś film Agnieszki Holland, Obywatel Jones, który opisuje sytuację dziennikarza. Który nie pojechał... lubię oglądać filmów, w których nazwisko reżysera wywołuje wymioty u mnie. Ale to, kobieta, to która szyga na Polskę, nie oglądam filmów tej pani. Ale nie, nie, szyga na Polskę. Ale po co... Plugawymi słowami szyga na Polskę. Ale po co od razu obrażasz kobietę, która robi obrażam. To, co robi? Ona obraża Polskę, żyga na Polskę, tym, co o Polsce mówi. No, ale więc to... nie oglądam filmów tej pani, świnie siedzą w kinie. To przesadzasz, ale to takim jesteś szermierzem, który po prostu walczy, ale walczysz obok, bo Obywatel Jones jest opowieścią nie o Polsce, tylko walczyć w środku. O Rosji. Mogę sobie walczyć obok. Oczywiście, tylko jest opowieść o Rosji. Jest tam dziennikarz New York Timesa, który za pieniądze ze Stalina. Ale marksistowska okłamuje cały świat, opowiadając o Rosji Stalina. I w tej samej sytuacji jest Carlson, który opowiada, dał możliwość opowieści Putinowi o tym, co on sobie sądzi o świecie, co on sądzi o Ukrainie, co on sądzi o tym, że Ukrainy to w ogóle nie ma, że to wymysł jest Lenina, albo wymysł Stalina, albo wymysł kogokolwiek innego. Nie jest. Dobra. Nie jest. Ukraińcy mają swój język, swoją kulturę, swoją tożsamość. Ale teraz możesz o tym mówić. Natomiast w momencie, kiedy Ukraina powstawała, to on to Putin określił fanaberię Lenina. I tam dookoła niego mówili, ale bo co chodzi, po co? Jaki to ma cel? Może już z tym syfilisem miał mózg wtedy przeżarty Lenin? Nie wiem. Określił to jako fanaberię Lenina. Nie znam historii ruskiej, bo mnie mierzi historia Związku Sowieckiego i przeraża jednocześnie, więc nie znam tematu. Mówię ci tylko, co Putin powiedział. Ale słuchaj, bardzo proste. Jeżeli głośny wywiad propagandysty putinowskiego Tuckera Carlsona ci nie odpowiada, to nie oglądaj i nie omawiaj. Natomiast... ponieważ to był wywiad pierwszy od bardzo dawna i taśma nie cięta, to dla mnie jego wartością było co innego. Nie słuchałem na pierwszym planie tego, co mówi Putin, ani pytań, które zadaje Carlson. Tylko obserwowałem, jak się zachowuje Putin, który już przypomnę, był umierający zaraz po wywołaniu wojny o Ukrainę, był Putin umierający. Podawały nam wiadomości, że chyba sobowtórów wypuszczają, bo jest w złym stanie i tak dalej. I ja obserwowałem tak, jak agenci CIA nieraz na przykład gaszą dźwięk i patrzą, jak się człowiek rusza, żeby coś wyszpiegować. No to pokasływał bez przerwy, czyli może ma coś z gardłem, a może tylko chrypkę złapał. To było interesujące, że się łapał za gardło i pokasływał Putin i nawet popił raz
ale raz w ciągu 2 godzin z tej białej swojej, z tego kubełka. Uwaga, gadał 2 godziny z głowy, no Biden tego nie potrafi, wygłosił bardzo sensowny i nudny wykład historyczny na temat Rosji, ale z głowy. I teraz ja historii Rosji nie znam. Ktoś mógłby sprawdzić, czy te daty się zgadzały. On podał ze 30 dat różnych, perorując, tak jak sam zauważyłeś, 0,5 godziny z głowy, a Tucker Carlson skrzywiony, po co on mi to gada? Czy próbuje zagadać wywiad i wywiadu w końcu nie będzie? Ustawił ten wywiad minut... po prostu. Po prostu go ustawił. 30... No w porządku, ustawił, ale... Przywódca wrogiego kraju, który może nas zgładzić, mówi 30 minut z głowy, nie zawiesza się, nie myli, Polskę w bardzo negatywnym kontekście wymienia kilka razy, sygnały ciała. Wyglądał zdrowo i świeżo. Miał Putin gładką skórę, zapisałem sobie, to nie jest starzec, a on już po 70 i wszyscy mówili, zaraz się rozsypie. Więc on jest w dobrym stanie. Fakty przeskakuję teraz, bo o tym nie rozmawiamy. Zrelaksowany. CIA musi obejrzeć tę taśmę. Putin był zrelaksowany, wykazywał się poczuciem humoru, gesty miał swobodne. No, lekarze muszą o niego doskonale dbać, albo jakieś sporty uprawia. Tucker go pytał rzadko, czyli długie frazy wygłaszał z głowy. Tam nie było żadnej kartki dookoła niego. No ale to też, też potrafimy. To jest wszystko niepokojące. Putin pamięta też masę rzeczy, napisałem sobie, i panuje nad sytuacją. On jest prezydentem 24 lata, czy 25 zaraz będzie. I teraz pamiętał przeróżne fakty w odpowiedziach wynikających z pytań Tuckera Carlsona, przywoływał różne fakty z czasów Clintona, z czasów Busha, precyzyjnie opowiadał różne zdarzenia. No to nie jest stary sklerotyk, czyli jest groźny. Czyli jest groźny dla świata i Polski, bo jest w doskonałym stanie. Tylko ten kaszel i jedną rzecz zauważyłem. Dwukrotnie poprawiał sobie ręką lewe kolano. Tak jakby coś z tą nogą było nie tak, czyli niedowład krążenia czy coś, to kardiolog musi zobaczyć, czy on jest rzeczywiście chory na serce. Wziął za kolano i je tak przesunął trochę do siebie, tak jak robi człowiek, który ma niedowład nogi. Powiem ci, że każdy... Nienaturalny każdy, ruch. Każdy oficer KGB był wytresowany po to, żeby móc w ten sposób mówić i w ten sposób kłamać, jak kłamał i mówił prezydent Putin. To w ogóle... To nie jest, to jest elementarz każdego KGBisty, szczególnie tego, który służył poza granicami Związku Sowieckiego. KGBista w pewnym wieku już traci swoje możliwości i odchodzi na emeryturę. Ten gość jest nadal groźny, bo jest sprawny. To jest prawda, że jest groźny, z tym się zgadzamy. Mylił się co do niektórych dat, niektórych opisów, a by odpukać. Nie, żeby ci się mylił, może kłamał. Bo tam umieścił polsko-litewską Unię w XIII wieku, wyprzedził trochę czas, ale to nie jest takie istotne, tylko jak zdarzy się, że Rosja wygra na Ukrainie, jak zdarzy się odpukać, wojna polsko-rosyjska, to Carlson pojedzie do Putina, zapyta się, no panie Putin, dlaczego pan rozpoczął wojnę z Polską? A mówię, bo Polacy to antysemici z Hitlerem, ale to nie jest... Ja obejrzałem z zainteresowaniem. Ale ja też z zainteresowaniem. Nie chcesz, to nie oglądaj. Ale... Takich dziennikarzy liżących tyłek dyktatorom, amerykańskich Carlson, dziennikarzy, tak, jest pełno. Jest, to nie on jeden. Ale co, ty byś pojechał do dyktatora i był taki grzeczny jak Carlson, jakby się dyktator nie, jakiś zgodził? Nie, a ja jestem poza innej konstrukcji. Tucker Carlson jest wobec wszystkich zawsze jest kordialny, tak po amerykańsku i w tym garniturku taki trochę prymusik. No taki jest, no ale możesz nie oglądać. Nie, to nie jest tak, jak wiesz o tym, że wszyscy politycy na świecie oglądają i teraz republikanie mówią, o tak, ten Putin po prostu w takiej dobrej formie, taki groźny, taki szlachetny, znaczy? Tak zna taką, może szlachetny, to znaczy, zna taką historię tej Ukrainy nie ma, Polacy są tacy wstrętni, o ten ogromne niedopatrzenie innych dziennikarzy, tych, którzy nie wojują z boku, tak jak ja, tylko są w centrum, że no jakoś nie udało im się dogadać z Putinem, bo Putin nie, bo Putin się nie godził na wywiad z kimś. No właśnie, wszyscy
wszyscy narzekają, że no musimy teraz oglądać Tuckera Carlsona, bo to jest jedyny wywiad od bardzo dawna. I nie widzieliśmy Putina w takiej ustawce, że przez 2 godziny bez przerwy po prostu stoi kamera i czy on jest żywy, czy nie żywy. To nie są krótkie strzały z konferencji prasowej pocięte, tylko bardzo długi wywiad. No to wszyscy narzekają, że Tucker to zrobił, a wszyscy oglądają dlatego, że dawno nie było. No to trzeba było wcześniej załatwić jakoś, nie wiem, ale przekabacić to... jakiegoś marksistę amerykańskiego, który by pojechał, udając marksistę. To nie będzie trudne. W CNN-ie wszyscy są marksistami. Ale Putin nie jest marksistą. I niech on się umówi. Putin nie jest marksistą. Nie jest marksistą? Nie. A kim jest? Jest... nie, marksistą nie jest. Bo na pewno nigdy nie był, bo kagibiści nie musieli być marksistami. Mogli co najwyżej udawać, no że Lenina. Nie. Wiem, nie. Oligarcha, car, dyktator. To są określenia dla Putina. Na pewno się nie... Na pewno nie myśli o walce klas w tej chwili, tylko myśli o zwycięskiej Rosji. No to dobra, no to można było znaleźć kogoś, kogo by wpuścił przed Carlsonem 30 razy. No to jemu się udało i teraz mamy pretensje do niego, że ma poglądy takie, jakie ma i że zrobił wywiad z Putinem. No dobra, no możemy mieć pretensje, ale jednocześnie narzekamy, że nikt inny tego wcześniej nie zrobił. Nie, dał mu możliwość po prostu opowieści, którą teraz można dzielić na części. No dobra, ale wolno mu, to jest jego prywatny kanał. No to na prywatnym kanale. Wolno mu? No wolno. Takich jak on w takim razie w Rosji jest pełno i Putin bez przerwy pewnie udziela jakichś wywiadów swoim pupilom. Można było złożyć no dobra, wypowiedzi Putina. No nie zadał takiego pytania, paru pytań, które powinien zadać. No to jedź i zadaj. Ale... No masz pretensje do Carlsona, że nie zadał jakiegoś pytania. No to jedź i zadaj, no. No dobrze. No to nie jest wina Carlsona, że nie, to jest jego wina, bo on w twoim imieniu tam jechał, w swoim, na prywatnym kanale, jak go wywalili z Foxa, Tucker Carlson Network, TCN, pojechał, zrobił wywiad do swojej stacji, dla swoich widzów amerykańskich, których bardzo kręci teraz zamknięcie wojny na Ukrainie, w związku z tym... zaciekawiało Tuckera Carlsona w imieniu jego publiczności to, kiedy ta wojna się skończy. I w tę stronę drążył, prowadził cały ten wywiad. No i usłyszał od Putina coś takiego, przestajcie im dostarczać broń, to się wojna skończy z dnia na dzień. No to go interesowało, to o to pytał. Bo ten amerykański dziennikarz dla pewnej grupy odbiorców zrobił wywiad. A teraz oglądają go inni, którzy nie są w tej grupie odbiorców i się wnerwiają, że Tucker zrobił wywiad. No i zrób inny. Zrobił to dla Donalda Trumpa, z którym ma jakieś współmyślenie chyba Carlson. Czyli jest to jedna... No, co? Piernik do wiatraka. Carlson do Trumpa? To nie są jak bliźniacy? Nie, no... Nie, w ogóle nie. Ani temperament, ani sposób bycia. Nie, ani specjalnie nie popierał Tucker Carlson prezydenta Trumpa za czasów prezydenta Trumpa. Czyli co? Czyli był pupilem Putina już wtedy Tucker Carlson, skoro nie popierał Trumpa, gdy Trump był przy władzy i gdy nie wybuchła żadna wojna. To za Obamy Putin chapsnął Krym, za Trumpa siedział cicho, jak się tylko pojawił Biden, to chapsnął Ukrainę Putin. Za Trumpa Putin siedział cicho, ręce trzymał pod stołem, bo się bał konfrontacji, która byłaby zupełnie inna niż teraz. Teraz byłaby konfrontacja na słówka w ONZ-cie, na przemówienia. A za Trumpa byłaby jakaś konkretna. No więc nie obserwowałem takiego zjawiska, że Trump jest popierany przez Tuckera Carlsona w czasach, gdy Trump był prezydentem. Ale jest jakiś taki część... No dobra, no... Jest chyba część współistnienia. A jeżeli jest, to znaczy, że 80 milionów Amerykanów, 79, które głosowały na Trumpa, ma swojego reprezentanta w postaci Tuckera Carlsona, któremu się podoba to, co mówi Trump, czyli Tucker Carlson ma pulę 79 milionów obywateli amerykańskich głosujących, którym się podoba to, co Tucker mówi, bo im się podoba to, co Trump mówi. No dobra, no i co w tym złego jest? Dla 79 milionów Amerykanów być może nic złego, ale w opisie sytuacji, która... Głosujących.
czyli to trzeba razy dwa pomnożyć, bo oni mają jakieś dzieci i babcie niegłosujące. 79 milionów Amerykanów zagłosowało na Trumpa, czyli ta pula, którym się te same poglądy podobają, ale na przykład nie ma prawa wyborczego albo nie poszła głosować, to ona jest większa niż 79. No, duża grupa, 1/3 Amerykanów. Ale my opisujemy sytuację to z kolei nie z punktu widzenia Amerykanów 79%, tylko z punktu widzenia Polaków, którzy mieszkają nad Bugiem. To nie był wywiad dla Polaków, ale był niedobry dla Polaków. To co mówił Putin. Natomiast bardzo się chciałem dowiedzieć, co i jak Putin mówi o Polsce. Ale to bardzo dobrze. Bo żeby się bronić, to muszę wiedzieć, co on o nas myśli. Ale to bardzo źle o nas myśli przez całe stulecia i często o nas myśli. To jest jeszcze jedno zagrożenie. Z tej rozmowy też wywnioskowałem, że bardzo często przywołuje Polskę w kontekście zawsze i wyłącznie negatywnym. Czyli ma żyłę na nas, czyli nas pochłonie. No jestem kolorowy, nie? Czyli jestem z Karaibów, jestem Latino, jestem amerykański, taki w stylu Reagana, a pod spodem jeszcze do tego jestem z Ciemnogrodu. I to było stare hasło z czasów WC Kwadransa, na koszulkach noszone. Ono teraz odżyło, ludzie zaczęli prosić o wznowienie, a to WC Kwadransa, a to koszulek. No to koszulki na razie wznowiłem, a WC Kwadrans zastanawiam się. No to, co się dzieje teraz, to w zasadzie nie muszę wznawiać, mogę puścić stare odcinki. To też zależy od jak tego... Jak się dogada z Niemcami, to nas pochłonie. Czyli w tym sensie to była dla mnie wartość wywiadu. Jak się dogada z Amerykanami, to będzie wartość, bo jeżeli Donald Trump powie Ameryka dla Amerykanów, zamykamy granice, nie obchodzi nas Europa, bo po co nam Europa, umierający kontynent, nie będziemy się bić o Europę, mamy interesy na Bliskim Wschodzie, mamy interesy z Chinami, tylko będziemy, no to wtedy oznacza, że ten wilk żelazny, smog ze wschodu czy niedźwiedź z zachodu mają wszystkie karty w swoich rękach, całą Europę mają w swoich rękach i co? My mamy się cieszyć z Carsona, z Trumpa? Unia Europejska i NATO są tak słabe w twojej ocenie, że jeżeli gdyby się Ameryka wycofała, to Europa zostanie, która ma potencjał ludzki i przemysłowy dużo większy od Rosji, zostanie pochłonięta przez Rosję, bo jest tak słaba, dlatego, no to że trzeba jest... z tej Unii Europejskiej uciekać szybko. Ale nie ma dokąd uciekać, bo z drugiej strony jest Rosja i Białoruś. Z Unii jest tak. To właśnie... Z Unii to jest dokąd uciekać, bo moim zdaniem Europa jest słaba ze względu na tę dezorganizację, którą wprowadza Unia Europejska. Nie sposób się zorganizować porządnie, nie sposób nic zrobić samodzielnie w ramach Unii Europejskiej, czyli dokładniej punktowo, no bo Unia się wtrąca do wszystkiego. Moim zdaniem słabizna Europy polega w tej chwili na tym, że to nie jest wspólnota węgla i stali, tylko że to jest jakieś super państwo, a jednocześnie pod spodem są ciągle jeszcze te narodowe państwa, które się przed tym bronią. Czyli ciągną w dwie strony. Super państwo Unia, ci urzędnicy odsysają możliwości działania lokalnych liderów, a ci lokalni liderzy mówią, ale tu jest Polska, to my chcemy o naszych śmietnikach sami decydować. I kłócą się ze sobą. No to Europa jest słaba. Powiedziałeś, że jak się za pomocą Trumpa Ameryka wycofa z Europy, to Europa będzie pochłonięta przez Rosję. Nie wiedziałem, że Europa jest aż tak słaba. Że jeden czynnik taki jak wycofanie się Amerykanów spowoduje, że nas pochłoną Ruscy. Ale tak było od... Ale ty wiesz więcej o Europie. No tak jest od zakończenia II wojny światowej. Tu się nic nie zmieniło. To, że Europa wojska... nigdy nie była pochłonięta po II wojnie światowej. Ale nie mamy eksperymentów. Ale to, że czerwona flaga nie wisiała na wieży Eiffla, no Europa zawdzięcza Stanom Zjednoczonym, dolarowi, temu wszystkiemu, że planowi Marshalla, temu, że stały wojska amerykańskie w Europie, temu, że były rakiety amerykańskie, niczemu innemu. Nie. Inaczej by smok... Nieprawda. To, że flaga nie wisiała na wieży Eiffla, sowiecka, wynikało z tego, że obie strony były zmęczone wojną i już chciały sobie zrobić przerwę. To jest tak jak duży mecz Super Bowl czy piłki nożnej. W środku jest przerwa, bo by się poprzewracali i wykończyli, więc muszą chwilę odsapnąć. I
obie strony miały, oba potencjały gospodarcze miały dosyć wojny. Obywatele w tych krajach już nie wyrabiali. W Ameryce przecież kobiety zawijały rękawy i tam pracowały w fabrykach, czego wcześniej nigdy nie robiły. Kobieta w Ameryce zawsze w domu siedziała. Więc obu stronom zależało na wygaszeniu wojny. I teraz Amerykanie sprzedali Polskę, sprzedali tam Bułgarię i parę innych miejsc sprzedali. Podpisali pakt podobny do Ribbentrop-Mołotow, tylko granica była w innym miejscu. I Ribbentrop-Mołotow to był pakt ruskich z Hitlerem, a Amerykanie podpisali ze Stalinem, czyli z kimś dużo bardziej groźnym i morderczym od Hitlera, który robił wielokrotnie gorsze rzeczy, tylko nie był wylansowany. I może ładniejszy trochę, był się Amerykanom podobał. Więc dlatego nie było flagi ruskiej na wieży Eiffla, że nastąpił podział terytorialny i Ruscy bez wojny kolejnej albo bez kontynuowania tego marszu poza Berlin, mogli za akceptacją drugiej strony chapsnąć ogromne terytoria. To dlatego nie było flagi w Paryżu. Bo się dogadali na handel. Amerykanie sprzedali wschodnie Niemcy, całą Polskę, Czechosłowację sprzedali. Austria tylko była niedogadana przez pomyłkę, bo nie wiem, czy pamiętasz, że wojska ruskie okupowały Austrię i miała być tak jak Węgry i Rumunia w ruskim dominium i potem bez żadnego powodu jasnego dla nas Ruscy się z Austrii sami wycofali. No i teraz, to przechodząc, tak było, ale potem już były lata po wojnie, już były lata 60., 70., 80., pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa nie zakończyła się, nie byłaby zwycięstwem aliantów, gdyby Amerykanie w niej nie uczestniczyli i tak dalej, i tak dalej. No Stany Zjednoczone odgrywały kluczową rolę w pokoju i w kończeniu wojen na terenie Europy. Ale teraz jest tak, jeżeli Trump mówi to, co mówi, a Putin położył, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin. A Putin położył... Tak się przechwala Trump, tak. A Putin położył na stole przed wybuchem wojny na Ukrainie na pełną skalę, położył na stole, powiedział tak, czego my żądamy? Żądamy, żeby Ukraina była neutralna, żądamy tego i tego, chcemy, żeby Polska była pozbawiona wojsk NATO, żeby tutaj nie było, chcemy, żeby określić strefę wpływów rosyjskich mniej więcej tak, jak ona wyglądała w czasach Związku Sowieckiego. Położył to na stole i teraz Trump, który chce się dogadać z Putinem, bierze pod uwagę te wszystkie elementy i możemy my znaleźć się w strefie wpływów rosyjskich, ponieważ nie będziemy tego chcieli, więc wtedy Rosjanie będą chcieli wyegzekwować swoje udziały w Rzeczpospolitej. I to jest dla nas bardzo groźne. Tak i dlatego patrzymy na Trumpa i mówimy, hej, Trump, o co ci chodzi? Może byś w końcu powiedział jakieś zdanie na temat Polski, na temat Europy, Estonii, Litwa, Łotwa, Estonia, czy cała ta bukareszteńska dziewiątka. Jeszcze jedną rzecz powiem, bo było tak na początku Trumpa, kiedy Trump powiedział, Warszawa jest bardzo ważnym miejscem, właściwie przeciwstawił Warszawę Berlinowi, powiedział, Warszawa jest ważnym miejscem, budujcie Trójmorze. I wtedy mówiliśmy sobie tak, no ten Trump to dopiero rozumie, pierwszy prezydent, który zrozumiał i rolę Polski i możliwości budowania tutaj tej sfery buforowej między wschodem i zachodem. Przy okazji jest jeszcze jedwabny szlak, jeszcze jest parę innych rzeczy, które są potrzebne. Jakby Trójmorze funkcjonowało, to byłyby potrzebne Ameryce i Trumpowi. A teraz to się zmieniło, no. No ale co się zmieniło? Trump nie jest prezydentem. Trump się zmienił, tylko, ale uwaga, chce być i może Trump będzie. No zaraz. Albo mów do końca już. Postawiłem kropkę. Trump nie jest prezydentem, tylko się ubiega o głosy Amerykanów w kampanii wyborczej. W związku z tym skupia się teraz na tym, żeby wygrać prawybory, czyli wybiera ze wszystkich tematów, którymi być może zajmowałby się, gdyby był prezydentem, tylko te, które interesują bezpośrednio i gorąco jego potencjalnych wyborców. Więc to, że akurat chwilowo nie mówi o Polsce, nie musi znaczyć, może, ale nie musi znaczyć, że on o Polsce nie pamięta. Tylko nie ma mocnej diaspory polskiej, którą Trump jest w stanie ugrać. Nie jest ona rozmieszczona punktowo. Nie było prawyborów w Pensylwanii. Nie było prawyborów w Nowym Jorku. Być może wtedy wróci temat Polski, bo wtedy Trump będzie przemawiał
częściowo do Polaków, którzy mają kartkę wyborczą i mogą na niego oddać głos. No to, że na razie o tym nie wspomina, jeszcze mnie aż tak nie zaniepokoiło, ale oczywiście jestem uważny, bo Amerykanie nas sprzedali parę razy w życiu. A to... powiedziałeś, że leżą u Putina takie karty na stole, że on chce cofnięcia granic do czasów strefy wpływu Związku Sowieckiego, czyli chce pół Berlina zająć. Berlin zostawi Niemcom. Te karty, no to Niemcy Wschodnie weźmie? Bez Berlina? Nie weźmie. No właśnie. Czyli te karty już nie leżą na stole. W tym wywiadzie Tuckera on powiedział pięciokrotnie, bo byliśmy słabi, pięciokrotnie zgodziliśmy się na złamanie umowy takiej, że NATO nie będzie rozszerzane. Po upadku Związku Sowieckiego Polska wróciła do niepodległości i wiele innych krajów. Myśmy się cofnęli. Ale dogadani byliśmy tak, że NATO nie będzie się przesuwało na wschód, czyli coraz bliżej mojego kraju. Zostało przesunięte 5 razy, między innymi po wcieleniu Polski do NATO. No i na to się Ruscy zgodzili. Ale powiedział też, że no już to, co się stało, to się stało i się nie odstanie. Natomiast absolutnie się nie zgadzam na to, żeby Ukraina była w NATO. Czyli obecnie na stole jest chyba tylko taka karta, że Ukraina ma być krajem niezależnym, albo będę o nią walczył. Albo będzie zdemilitaryzowanym, niezależnym buforem, albo jak chcecie tam mieć swoje bazy i NATO, to ja o nią będę walczył. Tak zrozumiałem ten jego wykład, który nie musi być prawdziwy, ale tak go zrozumiałem. I być może to, o czym Trump mówi, a ty ciągniesz za to, że zakończę wojnę w 24 godziny, no jak... Putin wyłożył kartę taką, przestańcie im dostarczać broń, wojna się zatrzyma natychmiast. W Kijowie. No Trump może oddać tę kartę i powiedzieć, przestałem dostarczać broń. Zresztą Republikanie może to zrobią przed wyborami, już teraz. Przestaliśmy dostarczać broń, proszę zatrzymać tę wojnę. I druga karta, zgadzamy się, żeby Ukraina nie była w NATO. Czyli sprzedajemy Ukrainę, ale dzięki temu zachowujemy status quo na zachód od Ukrainy. A tak, tak. Może tak, tak, ale nie wiem tego. No. Ale tak sobie pomyślałem. Skoro Carlsonowi udało się zrobić wywiad z Putinem, to może Wojciechowi Cejrowskiemu uda się zrobić wywiad z Trumpem. W końcu on nie udzielił nigdy wywiadu, poważnego wywiadu dziennikarzowi z Polski, który, czy w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej, a może w ogóle żadnemu dziennikarzowi w Europie nie udzielił porządnego wywiadu. Czemu nikt nie aplikował? Ale ty jesteś idealny do tego. Trump po prostu... jest bardzo sympatyczny. Pamiętam takiego To aplikuj. Jesse Waters. On prowadzi teraz na Foxie program duży. I ganiał z mikrofonem i tam sprzątał śmieci, robił drobne materiały dla innych, dla dużych gwiazd. I Trump w którymś momencie mówi, a Jesse, ja cię widziałem parę razy w telewizji, oglądałem cię. Jesse latał w kampanii wyborczej w 2016 roku za Trumpem. Mówi, słuchaj, teraz nie mam czasu, chłopcze, ale podobało mi się parę twoich strzałów. Idź do samolotu Air Force One prezydenckiego i tam ci dadzą fotel i tam pogadamy. Więc Trump jest otwarty i sympatyczny. Nigdy nie odpędza dziennikarzy, nawet wrogich. Więc dziwię się, że nikt, jak mówisz, nie zrobił porządnego wywiadu z Trumpem, bo moim zdaniem to jest łatwo się umówić, jak jest chęć. To się umów. Dlaczego masz się nie umówić? Ale nie wiem, czy mam chęć. Zastanowię się, dobrze. Umów się, bo to będzie... Zastanowię się. No to będzie, wiesz, to też będzie 180 milionów, może nie 180, ale 60 milionów ludzi obejrzy. To teraz o kontrkandydacie porozmawiajmy przez sekundę. W zeszłym tygodniu Biden rozmawiał z Mitterrandem i z Helmutem Kohlem. No tak, bo to bardzo poważni politycy są przecież. Tak, ale jako prezydent Stanów Zjednoczonych na ostatnim spotkaniu G7 czy G8 Biden rozmawiał z Mitterrandem nieżyjącym i Helmutem Kohlem. Komentarz komików był taki, że no tylko nieżyjący jest w stanie rozmawiać z innymi nieżyjącymi. I no takiego mamy prezydenta w Ameryce no to nie i na świecie. Się ci komicy. Przerażające. Panie redaktorze. Z trupami rozmawia. Nie wie, z kim gada i o czym Biden. I to jest przywódca świata. To jak masz gdybyś miał tylko takich dwóch do wyboru, to Trump jest lepszy od niego. Bo nie wiemy, kto rządzi w Ameryce tymi kołkami nuklearnymi i tak dalej. Biden w pół zdania zasnął. A my, żeby nie zasnąć, posłuchamy teraz piosenki. Posłuchajmy, ostatnia karnawałowa, bo już w przyszłym tygodniu będzie Wielki Post.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny, bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąk się uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy. cejrowski.com/występy.